Agnieszka Grądkowska, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do oglądania programów kętrzyńskiej telewizji kablowej. Na początek Kętrzyn dzień po dniu. Znamy skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier. Nowa aranżacja hymnu Kętrzyna na 660-lecie. Niebieskie niedźwiedzie opanowały ulice miasta. Pięć osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier zadecydowało. Mieszkańcy spośród 30 kandydatów wybrali 9-osobową Radę Nadzorczą na lata 2017-2020. Interesów spółdzielców przez najbliższe 3 lata chronić będą Piotr Zalewski, Henryk Skórka, Tadeusz Ścibek, Sławomir Piskosz, Ewa Dzikońska-Piłat, Lech Lisowski, Stanisław Krawczyk, Lucyna Michalczyk i Tomasz Lenkowski. Nowo wybrani członkowie spotkali się w poniedziałek podczas prezydium częściowych walnych zgromadzeń. Po jego zakończeniu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej. Dokonano wyboru prezydium Rady. Przewodniczącym został Sławomir Piskosz, zastępcą Tomasz Lenkowski, a sekretarzem Ewa Dzikońska-Piłat. W powiecie wojna na całego. Konflikt trwa od roku. Jego eskalacja nastąpiła pod koniec kwietnia, gdy starosta złożył wniosek o powołanie komisarza rządowego. Na ostatniej sesji jedenastka złożyła wniosek o odwołanie starosty. Zanim nastąpiło odczytanie wniosku o odwołanie starosty, doszło do incydentu, w którym starosta zwrócił się do radnego Zbigniewa Olenkowicza per zamknij się. Panie starosto, mimo wszystko jesteśmy w punkcie zmian do porządku obrad. Pan wicestarosta chciałby. Jak do tego doszło? Jedenastka zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad apelu, który miał zmobilizować zarząd do doprowadzenia zgodności wieloletniej prognozy finansowej budżetu. Ósemka oponowała. Myślę, że to jest bezprzedmiotowe, ponieważ zarząd jakby przed samym jeszcze treścią apelu wie, co ma robić i co dokonał, więc uważam, że ten apel jest w ogóle bezzasadny, bezprzedmiotowy. Nie zgodzę się z panią radą. Część na pewno złoży wniosek pana starosty, który przedłożył te projekty uchwał. Wyczerpuje to ten apel, bo te dokumenty zostały przygotowane, ale przynajmniej dwukrotnie słyszałem, są bardzo rzetelne. Więc póki tego nie sprawdzimy, kiedy nie przeprowadzimy tych projektów na komisję, to ciężko to ocenić. Więc też myślę, że potrzebna jest dyskusja nad tymi projektami. Panie przewodniczący, a to chciałbym przypomnieć. To te zmiany, które wprowadzaliście, wyrzucaliście projekty zarządu i wrzucaliście na tej samej sesji bez, podkreślam, bez decyzji żadnej komisji, to było wszystko okej, tak? Myśmy tego w ogóle nawet nie widzieli dokładnie. Nie przeanalizowali, tak jak wy teraz to chcecie zrobić. I kolejny raz uważam, że robicie wbrew naszej woli, żeby tylko dalej zamieszać. Bo to jest tylko dobra wola, że oczywiście zgadzamy się, robimy
dwie godziny przerwy i możemy to przelać. Wyście nam takiej szansy nie dali ostatnio, wprowadzając swoje zmiany. Żadna komisja nie analizowała tych zmian, które byście wrzucili do budżetu. Dziękuję bardzo. Nie było takiego wniosku. No jak nie było takiego? Panu przepraszam, szanowni państwo, ale jak panie dyrektor, mimo wszystko jesteśmy w punkcie zmian do porządku obrad. Pan wicestarosta zaczął. Potem radny Dariusz Popławski odczytał wniosek o odwołanie starosty. Składamy wniosek o odwołanie starosty Kętrzyńskiego Ryszarda Henryka Niedziółki. Uzasadnienie. Działalność starosty Ryszarda Niedziółki oraz zarządu powiatu od kilku miesięcy jest negatywnie oceniana zarówno przez radnych, jak i społeczność powiatu. Znajduje to odzwierciedlenie w niespotykanie licznych skargach mieszkańców powiatu na działalność starosty, uznanych w drodze podjętych przez Radę Powiatu uchwał za zasadne. W państwie demokratycznym lider ekipy rządzącej, tracąc poparcie większości i mając na uwadze dobro społeczne, poddaje się do dymisji. Niestety radny Niedziółka, tracąc poparcie większości Rady Powiatu Kętrzyn, nie złożył rezygnacji. Starosta Ryszard Niedziółka na stałe utracił poparcie większości radnych w Radzie Powiatu. Temat dotyczący funkcjonowania Kętrzyńskiego Szpitala traktowany jest jako jeden z priorytetów. Stąd wszystkie podejmowane działania z nim związane mają jedynie na uwadze dobro społeczności lokalnej i zagwarantowanie jej świadczeń szpitalnych na odpowiednim poziomie. Przyjęty program naprawy tej placówki za niebagatelną kwotę na poziomie 147 tysięcy złotych nie spełnił oczekiwań rezultatów ze względu na zmianę przepisów. Pojawia się zatem pytanie, czy możemy pozwolić sobie na taką niegospodarność i marnotrawstwo środków publicznych. Odpowiedź jest oczywista, zdecydowanie nie. Wyrażamy przekonanie, że osoby odpowiedzialne za niewłaściwe zarządzanie środkami publicznymi powinny ponieść konsekwencje. Niejednokrotnie na sesjach podnoszona jest kwestia złej sytuacji finansowej Kętrzyńskiego Szpitala. Jak zatem należy rozumieć wygórowane miesięczne wynagrodzenie dyrektora tej placówki w kwocie 17 100 zł określone uchwałą zarządu powiatu? Dla porównania wynagrodzenie dyrektorów ościennych szpitali kształtuje się w granicach od 8 do 12 tysięcy. Po emocjonalnej dyskusji nad złożonym wnioskiem oraz zapytaniami i interpelacjami radnych przewodniczący zarządził przerwę w obradach. O decyzjach podjętych na dalszej części obrad poinformujemy naszych widzów w kolejnym programie. Miniona niedziela upłynęła kętrzynianom śpiewająco. Wszystko ze sprawą 22. przeglądu artystycznego szkół podstawowych w tym roku wyjątkowego. Wpisał się on w uroczyste obchody 660-lecia miasta. Główną atrakcją przeglądu było odśpiewanie hymnu o Kętrzynie. Tekst Stanisławy Łozińskiej zyskał nową aranżację przygotowaną przez Mariusza Garnowskiego, na stałe związanego ze studiem wokalnym Sukces i Agatą Dowhań.
Na relację z przeglądu zapraszamy do programu Bez Komentarza już za tydzień. Najlepsi w Straży Granicznej pracują w Kętrzynie. W trwających 3 dni zmaganiach kętrzyńskie ekipy nie dały szans rywalom. Do walki o tytuł najlepszych stanęli przedstawiciele 12 oddziałów Straży Granicznej z całej Polski. 4. edycja Najlepsi w Straży Granicznej właśnie dzisiaj, 7 czerwca, rozpoczęła się. W drużyny 4-osobowe, w każdej z nich jedna kobieta, minimum jedna kobieta. 12 drużyn stanęło do walki o tytuł Najlepsi w Straży Granicznej. Dzisiaj muszą się zmierzyć jazdą precyzyjną rowerem. Później następnie będzie jazda precyzyjna quadem. Później niestety pojadą sobie na tak zwanych samochodami służbowymi po śliskiej jakby nawierzchni, bo to są przyczepione takie kółeczka, troleje i tak jakby jeździli sobie na lodzie, ale też między slalomem. Więc niebagatelne wyzwanie. Jeżeli ktoś nie siedział za kierownicą takiego auta, no to niestety musi się dobrze sprężać, żeby pokonać tą trasę. Jeżeli osoba kierujący strąci taki pachołek, to pasażer, bo jeździ ich dwóch, musi szybko wysiąść z auta, postawić go na miejsce i dalej ruszyć, czyli jazda jakby na czas. W dniu dzisiejszym czeka ich jeszcze strzelanie i na dzisiaj koniec. Następnego dnia, czyli 8, bieg na orientację w terenie i tu zobaczymy, kto jak sobie poradzi. Około 15 km ruszają z Wilkowa, a kończą w okolicach Pożarek. 3. dzień zawodów to test wiedzy o służbie granicznej. Pytania tylko i wyłącznie z codzienności, czyli codzienna służba w Straży Granicznej. Jak sobie poradzą, zobaczymy. Radzili sobie świetnie. Walka była zacięta. Funkcjonariusze dawali z siebie wszystko, często nie patrząc na konsekwencje. Trudno tutaj znaleźć przyczynę właśnie tej kontuzji i to w pierwszej zaraz konkurencji, która była tam składanie broni. No i niestety przydarzyło się kontuzja mięśnia dwugłowego i do końca musiałem walczyć już z kontuzją. Całą drużyną praktycznie, bo samemu może byłoby trudniej, ale dzięki temu, że była drużyna, to było wsparcie i walczyliśmy do końca. Po 3 dniach zmagań wszystko stało się jasne. Drużyny z Warmii i Mazur zdeklasowały rywali. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Centrum Szkolenia Straży Granicznej, drugie przypadło warmińsko-mazurskiemu oddziałowi. Ostatnie miejsce na podium zajęli reprezentanci Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. No bardzo się cieszymy. Jest to zasługa naszej całej jakby drużyny, także jesteśmy niezmiernie szczęśliwi z naszego podium, pierwszego miejsca. Czy trudno było? No oczywiście, konkurencje były bardzo wszechstronne. Są to zawody bardzo prestiżowe w Straży Granicznej, dlatego tym bardziej taki sukces cieszy. Na jakie trudności natrafiliście? Przykładowo na trasie, na biegu na orientację pewne drogi były tak oznaczone w sposób podchwytliwy, byśmy rzekli. Poza tym jest wiele takich nieprzewidzianych okoliczności, chociażby przy jeździe pojazdami służbowymi. Natomiast reszta są takie rzeczy przewidywalne. A czym jest udział w takich zawodach dla Was? To jest duże wyzwanie, dlatego że trzeba się wszechstronnie przygotować do wielu konkurencji, a konkurencje są ustawione w ten sposób, że realnie w służbie się z nimi spotykamy. I no tutaj wychodzi naprawdę to, jak wszechstronni muszą być strażnicy graniczni. A czy długo się przygotowywaliście? Pewnie jak każda drużyna, pewne ćwiczenia robiliśmy wcześniej, pewne ćwiczenia nie, ale no przygotowania jakieś tam były, tak? To nie jest tak, że człowiek wystartuje i wygrywa zawody. Przygotowania muszą być. Każda drużyna się przygotowuje do zawodu. Wcześniej dostajemy konkurencję i wtedy można się przygotować, tak? To w międzyczasie jeszcze pełnimy normalnie swoje obowiązki służbowe, czyli wypełniamy to, do czego tutaj jesteśmy powołani. Zdobyliście 2. miejsce. Zasłużone?
No myślę, że tak. No, walka była do samego końca i bardzo wyrównana. Drużyny coraz bardziej się starały, coraz z roku na rok, coraz większe jest zaangażowanie zawodników. Także mi się wydaje, że udało się. Super. Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku wciąż realizują nowe pomysły. Tworzą sztuki teatralne, organizują spotkania, zwiedzają kraj. Są ciągle razem i zarażają tym innych. W Galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury otworzyli kolejną wystawę. Kim jesteśmy? To wystawa zdjęć grupy fotograficznej działającej przy stowarzyszeniu. Wernisaż odbył się w ubiegły czwartek. Izabela Pniewska, opiekun grupy, przypomina, że fotografia jest w kręgu zainteresowań studentów uniwersytetu od bardzo dawna. Nasze wystawy w sumie od początku, a już prowadzę te zajęcia 6 lat, od początku koncentrowały się na Kętrzynie, na ludziach stąd, na ich zainteresowaniach, ich problemach. No i w tym roku już kolejna wystawa i też o Kętrzyniakach, tylko teraz po prostu pod kątem tradycji. Także tej sprzed wielu lat. Andrzej Wiechecki wybrał na wystawę zdjęcie z 1978 roku. Z dożynek na Stadionie Granicy. Wtedy to była olbrzymia impreza. Tutaj jest tylko pokazany jeden korowód, ale tam było około 100 par. Także częściowo, to znaczy się część tych tańczących to są moi uczniowie, z którymi, którzy zaczynali u mnie. Ja jak przyszedłem do dwójki, to akurat dostałem te klasy. Starych zdjęć byłoby więcej, ale niestety ówczesna technika fotograficzna odbiegała nieco od dzisiejszej. Mam bardzo dużo filmów i teraz skanuję, no ale wiadomo, że stare filmy to wymagają bardzo dużej czasu, przy każdym muszę spędzić godzinę, czasami dwie i więcej, żeby je wyretuszować, żeby nabrać ostrości. Wernisaż to także okazja do spotkania dawnych kolegów i koleżanek ze szkolnej ławy. Tę wystawę stworzyli moi koledzy z klasy, którzy notabene są bardzo z nami blisko związani, bo my się od pewnego czasu spotykamy bardzo często, wspominając szkołę, młodzieńcze lata i tym bardziej jest ta wystawa cenna, że wszystkim się wydaje, że ta starość jest taka już taka biedna, już taka schyłkowa, że właściwie tylko czekać na tamto, co ma przyjść. Tymczasem nie. Widać, że ci panowie jeszcze im się chce i jednemu i drugiemu, że się spotykamy, że jeździmy na piękne spotkania, zwiedzamy bardzo ładne miejsca w naszych okolicach. Już niebawem kolejna wystawa Grupy Fotograficznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tym razem w Galerii Loży. Po raz czwarty już Gimnazjum Gminne w Karolewie zorganizowało wybory Miss i Mistera Szkoły. 14 uczestników walczyło o tytuł. Jury najbardziej doceniło urok Kasi i Kamila. Młodzież czekało wiele wyzwań. Pokazy, stroje, układy choreograficzne, autoprezentacja. By jak najlepiej wypaść przed jurorami i publicznością, ćwiczyli długie tygodnie. Bo wszyscy doskonale wiedzą, że uroda to nie wszystko. Ja to zawsze powtarzam tym młodym już ludziom, bo nie dzieciom, że uśmiech. Są fajni, sympatyczni ludzie. Często jest tak, że no, przed wejściem mamy swoich faworytów. A te cztery pokazy całkowicie zmieniają obraz i człowiek jest rozdarty, no bo jest od początku ustawiony na te jakieś tam dwie lub trzy osoby, a oni w większości przypadków się palą właśnie no stresem. Ale no tutaj chyba nie było zaskoczeń, no faworyci, przynajmniej tacy czołowi wygrali, także uśmiech, no ta odwaga, no to musi być odwaga, no pewność siebie. Miły wygląd, trochę i chud. I owszem, młodzież była taka spięta, ale,
ale sympatyczna była młodzież. No może tak było widać, że którzy są tacy pogodni, na pewno to. Musi być miły, sympatyczny przede wszystkim, dla nas fotogeniczny, tak żeby miał ładny uśmiech, ładną prezencję, no żeby się ładnie prezentował. Stres z pewnością towarzyszył kandydatom, lecz odwiedzając ich za kulisami dostrzegliśmy, że nie rywalizacja była najważniejsza, liczyła się dobra zabawa. Wszyscy w doskonałych nastrojach czekali na ogłoszenie wyników. Mega emocje, takie sięgające zenitu, ale jak wyszliśmy pierwszy raz, wszystko już było normalnie. Tak jesteśmy bardzo zgraną paczką, więc nie było jakiegoś tam rywalizacji, więc było fajnie. Nie żałujesz, że wzięłaś udział? I naprawdę było świetnie. Jest fajnie, zabawa, miło i w ogóle. Ty byłaś chyba najbardziej uśmiechniętą dziewczyną ze wszystkich. Ja rozumiem, że stres ciebie nie dotyczył. Dotyczył. Bo jest moją księżniczką. Dotyczył, ale wcześniej. Jak już wyszłam, to jakoś poszło. Była to świetna zabawa i doświadczenie? Tak, naprawdę nie żałuję, że poszłam. Z pewnością każdy po cichu liczył na tytuł. Znaleźli się lecz i tacy, którzy otwarcie mówili o swoich oczekiwaniach. Wiedziałem, że coś wygram i na pewno jedną rzecz wygram. Co wygrasz? Nie wiem jeszcze, ale mam nadzieję, że publiczności. Jak powiedział, tak zrobił. A rzeczywistość nawet przerosła jego oczekiwania. Kamil został wybrany misterem szkoły. Jak powiedziałeś, tak zrobiłeś, ale to nie tylko mister szkoły. Spodziewałeś się tego? No tego nie, no ale jak widać się udało. I to teraz czujesz? A jakie są emocje? No są bardzo dobre emocje i chciałbym podziękować pewnym dwóm osobom. Komu? Masz doskonałą okazję na naszej antenie. Bardzo szybko mnie przebierali, za co bardzo im dziękuję. Wychodziłem. Asystenci! Tak, wychodziłem pierwszy i zawsze mnie wspierają. Zawsze. Koledzy dumni? Tak, bardzo dumni. Bardzo dumni. Korona najpiękniejszej oraz tytuł Miss Foto trafiły do Kasi Kolasińskiej. Miss Gimnazjum 2017 Kolasińska Kasia! Kasiu, dwie nagrody zgarnęłaś. Jak się czujesz? Miss Foto, Miss Gimnazjum. Spodziewałaś się tego? W ogóle się nie spodziewałam. Szok! Ale bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. Powiedz, rozumiem, że nie żałujesz udziału już teraz, ale czy przed tobą teraz masz jakieś pomysły, żeby wystartować w innych konkursach piękności? Nie, nie ma żadnych pomysłów. Nie ma. Nie spodziewałam się w ogóle. Przyszłam dla zabawy, a wygrałam i... No szok, kurde. Teraz się musisz zastanowić. Tak, przemyślę to na pewno. Ale widzę łzy wzruszenia w twoich oczach. Tak, tak, no coś jest. Mówię, nie spodziewałam się w ogóle, naprawdę. No niesamowicie. Podczas rolkarskiego święta w Kętrzynie na nudę nie można było narzekać. Rolkarze przez 3 dni pokazywali swoje umiejętności. Wszystko za sprawą zawodów Freestyle Slalom Kętrzyn. Jazda na rolkach to niewątpliwie dyscyplina sportowa przynosząca mnóstwo satysfakcji i radości.
Nasze kętrzyńskie niebieskie niedźwiedzie są tego najlepszym przykładem. Zawody to kolejna edycja, chyba siódma już albo i dalej, edycja zawodów Freestyle Slalom Kętrzyn, a w tym roku nazywają się Freestyle Slalom Kętrzyn 660. Wiadomo dlaczego 660. 660. rocznica naszego miasta, praw miejskich i chcemy w ramach roku tego naszego miasta też uczcić w taki sposób zabawą na rolkach, zabawą, ale też i rywalizacją sportową. Freestyle Slalom Kętrzyn to zawody zaliczane do rankingu światowego w USSA, do Pucharu Świata. I tutaj są zawodnicy z całej Polski. Rzeszów, Otwock, Warszawa, Płock. Wszyscy, którzy mogli nas zaszczycić swoją obecnością, bawią się na rolkach. No jak powiedziałem, rywalizują. Rywalizują w konkurencjach klasik, jazdy artystycznej na rolkach, speed, czyli jazda szybka na rolkach. Battle to jest taka bitwa między zawodnikami na rolkach. Również mamy night skating, czyli wieczorna jazda po mieście, po ulicach miasta. No i chyba najbardziej zaangażowane to te bąble za nami z tyłu, które jeżdżą w trójboju dziecięcym, gdzie mamy tor przeszkód, mamy speedfisha, czyli jazda szybka na dwóch nogach i przejazd pod tyczką. Mieliśmy wczoraj w nocy jeszcze dwie konkurencje, czyli jump i slajdy. Jump to skakanie przez tyczkę, skok na wysokość 123 cm, to był rekord wczoraj ustalony przez Grześka Klarkowskiego. Natomiast slajdy to ślizganie się na specjalnej nawierzchni, na specjalnym torze. Zabawa była przednia, dzisiaj kontynuujemy zmagania, właśnie kończymy konkurencję speed. Za chwileczkę klasik, potem idziemy na night skating w mieście. Dzieje się dużo. Zorganizowane dla mieszkańców miasta, sekcja Bluber to sekcja, która liczy ponad 90 osób, swoich zawodników. Od najmłodszych, takich w wieku 3 lat, aż po rodziców, którzy jeżdżą wspólnie z dziećmi tutaj i dobrze się bawimy. A jak poradzili sobie nasi kętrzyniacy? Radzą sobie dobrze. Jak zwykle przyjeżdża silna ekipa z Rzeszowa, ale my nie ustępujemy walczymy. W dostosowanych do swojego wieku i umiejętności ścigali się starsi i młodsi, mniej i bardziej wprawni rolkarze. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Dzisiaj powiem, że poziom był dosyć duży, bo bardzo szybko jeździli. Fakt, było trochę wywrotek. Ale myślę, że właśnie było bardzo dobrze i możemy być dumni z dzieciaków. Na najmłodszych jest ogólna konkurencja trójbój dziecięcy i on się składa z torów, gdzie dzieci jeżdżą na czas. To jest tor przeszkód i po prostu wymyślamy różne przeszkody, które muszą pokonać i zdobyć jak najlepszy czas po prostu. Druga konkurencja to jest speedfish, czyli jeżdżą slalomem jak najszybciej między kubeczkami. To też jest na czas. A trzecia to jest przejazd pod tyczką. Z tych trzech konkurencji wyłaniamy zwycięzców. Wszystkie konkurencje są podliczane i z tych konkurencji właśnie jest wyłaniane pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Czym są dla Ciebie rolki? Sportem i pasją. Jak wielką pasją? Jak długo jeździsz? Jeżdżę 2 lata, coś około będzie. Dobrze ci idzie? No myślę, że tak. A na zawodach jak się czujesz? Dobrze, lubię rywalizację głównie. Jak długo jeździsz na rolkach? 2 lata plus 3 lata nie w szkółce, to 5 lat. A jak się zaczęła przygoda z rolkami? Że mój wujek kupił mi na urodziny właśnie rolki, ja się uczyłem, później na podpromiu tam jeździłem sobie i później tata mnie zapisał właśnie na szkółkę. I dziś bierzesz udział w tych zawodach? Tak. Właśnie tutaj właśnie za niedługo będzie speedfish i jeszcze będę brał w takim klasiku tak zwanym też. W czym się najlepiej czujesz? W wyścigach i w trochę freestyle'u. I pod tyczką. Rywalizacja spora? Bardzo. Jak długo jeździsz na rolkach? 3 lata. A jak się zaczęła przygoda z rolkami? Pan mnie nauczył w 20 minut na rolkach i już potem było spoko. A jak ci idą zawody? Dobrze. W czym się czujesz najlepiej? W przejeździe pod tyczką. A co było najtrudniejszego? Rywalizowanie z innymi na jednej nodze, bo było bardzo dużo chłopaków i
po prostu nie przeszłam, ale mój rekord podtyczką to 33 cm. Główny punkt zawodów night skating to nocne przejazdy na rolkach, których trasa przebiega głównymi ulicami miasta. Atmosferę podgrzali tancerze z Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Piłkarze Granicy rozegrali w sobotę ostatni mecz sezonu przed własną publicznością. Pożegnanie nie wypadło najlepiej. Granica uległa drużynie Mamr Giżycko 0-1. Ten mecz nie ułożył się najlepiej piłkarzom Granicy. To goście częściej byli przy piłce i sprawiali lepsze wrażenie. Mirosław Miller, trener Kętrzynian, widział to nieco inaczej. Z tym się nie zgodzę. Nie. Ocena meczu moja jest zupełnie inna. Znaczy tak, wyraźny mecz na remis i wydaje mi się, że ten remis byłby najbardziej sprawiedliwym wynikiem w tym meczu. No jeden przypadkowy błąd, nawet w zasadzie bramka, która nie powinna paść, bo głową z 12 metra piłka odbija się od podłoża i tak naprawdę Mateusz by ją złapał, gdyby nie interwencja młodego Damiana Sękielskiego. Fakty są takie, że Granica przegrała. Pewnym usprawiedliwieniem może być nieobecność w składzie kilku podstawowych zawodników. Muszę podkreślić, dzisiaj nie mieliśmy bodajże, jak liczę, 6-7 ludzi, bo niestety część wyjechała za granicę, część jest kontuzjowanych. Tomek Rotenberg jest cały czas kontuzjowany, Konrad Gan nie mógł grać Kacper Rałowiec, bo też chcieliśmy przełożenie meczu, ale niestety Mamry się nie zgodziły na zmianę terminu. Nie mógł grać Damian Aftuch, który wyjechał za granicę, nie mógł grać Marcin Dwulat, który wyjechał za granicę, Paweł Turczyn, który jest kontuzjowany, junior kolejny, który grywał wcześniej u nas. No tych kłopotów dzisiaj mieliśmy co niemiara. Paweł Miłoszewski grał z kontuzją, tak naprawdę nie powinien grać. Potem prawdopodobnie ze złamanym nosem grał też i albo z pęknięty kością nosową może grał też i Łukasz Swacha-Sock. Do rozegrania zostaje jeszcze spotkanie w Reszlu z Orlętami. Miejmy nadzieję, że na kolejne derby powiatu nasi piłkarze wyjdą w pełni skoncentrowani i nie będą pamiętali o porażce z Giżyckiem. Oczywiście, że porażka boli, zawsze się chce wygrywać i chciałbym, żeby zespół dzisiaj odniósł zwycięstwo, na co mocno liczę. Przecież chłopakom też widać, ta porażka pewnie przyjdzie, z trudem ją przeżyć, ale mecz oceniam dosyć dobrze. Dosyć dobrze. Natomiast te wszystkie problemy, które mamy zdrowotne, kadrowe i w jakiś sposób, jak widzieliśmy dzisiaj, zagraliśmy trochę inaczej, zagraliśmy 3-5-2, też z Bartkiem Czerniakowskim, który tak naprawdę potem wszedł na jego miejsce, również młody Wojtkiewicz Jacek, który też junior, który praktycznie nie grywał w tej rundzie, bo też miał zabieg i tak dalej. To wszystko w jakiś sposób się odbija na grze zespołu, ale wydaje mi się, że fragmenty tego meczu pokazały, że przecież solidnie ostatnio grająca drużyna Mamr momentami broniła się dosyć rozpaczliwie, o tak bym to powiedział. Także też były pozytywne momenty. Patrzmy na to z jakąś perspektywą. Po raz ósmy zorganizowano w Kętrzynie rodzinne regaty na Jeziorku Górnym. Kaperalia, bo o nich mowa, zgromadziły amatorów wodnych sportów i szant. Na relację zapraszamy już za tydzień. To wszystko w tym wydaniu. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Agnieszka Grądkowska, dzień dobry. Witam mojego dzisiejszego gościa, pan Dariusz Węgierski, prezes zarządu stowarzyszenia WAMA-KOP. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Już też tłumaczymy, stowarzyszenie WAMA-KOP, przy nim działa Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie. Temat na czasie, który zawsze jest na czasie. Wiadomo, Warmia i Mazury, teren z bezrobociem dosyć wysokim, mimo tego, że spada w teorii. Ciągle wygląda to nieciekawie, a państwo pomagacie tym, którzy chcą pracować, którzy chcą sami zrobić coś dla siebie. I w Kętrzynie działa to pod hasłem inkubator przedsiębiorczości.
Czym od wielu lat zajmujemy się wspieraniem osób, które chcą tworzyć nowe miejsca pracy, zarówno w formie spółdzielni socjalnych, jak już teraz jest ta możliwość, żeby ekonomizować organizacje pozarządowe. W Kętrzynie rzeczywiście działamy od 2013 roku w formie inkubatora przedsiębiorczości społecznej. Wcześniej realizowaliśmy to jako lider tego działania. W tej chwili współpracujemy z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Zdziałdowa, która jest dysponentem środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczych i też jest liderem tego przedsięwzięcia. No i w czym wy pomagacie tak naprawdę? Co to jest inkubator przedsiębiorczości? Bo pewnie teraz każdy zachodzi w głowę. Czy pomagamy? W każdym momencie wspieramy działania osób, które mają pomysł na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy to w formie spółdzielni socjalnych, czy też, tak jak mówiłem, organizacji pozarządowej, stowarzyszenia, fundacji, która chce się ekonomizować, czyli nie tylko realizować cele statutowe w formie wolontariatu, ale też tworzyć miejsca pracy i wtedy jest możliwość pozyskania środków finansowych, żeby doposażyć takie działania. Czyli spółdzielnia albo stowarzyszenia. Pojedyncza osoba, która ma pomysł na biznes, nie może do Was przyjść, tak? Musi być to określona liczba osób, które chcą wspólnie działać. Tak, my działamy w sektorze ekonomii społecznej, dlatego jednoosobowe działalności gospodarcze niestety nie mogą korzystać z tych środków. Ile osób minimalnie? Grupa założycielska to minimum 5 osób, zarówno w spółdzielni, jak i w tej grupie inicjatywnej organizacji pozarządowych. My już wiemy, że w Kętrzynie spółdzielnie powstały. Jedna z nich przetrwała do dzisiaj. Grupa pań odważnych założyła spółdzielnię. Czy Państwo pomagaliście im? Tak, uczestniczyliśmy zarówno w procesie przygotowawczym tej grupy, czyli zarówno w zakresie doradztwa, jak i szkoleń. Pomagaliśmy też przy wszelkiego rodzaju dokumentach. No i teraz właśnie uściślając, zbieram grupę 5 osób, mam pomysł, według nas doskonały biznes, luka w Kętrzynie, możemy ją wypełnić, miejsca pracy stworzyć. Przychodzę do Was i w czym Wy mi pomagacie? Papierologia, wiadomo, tego jest mnóstwo. Człowiek, który nie miał z tym styczności, może liczyć na Waszą pomoc? Jeżeli Państwo mają gotowy pomysł, to zapraszamy do inkubatora przedsiębiorczości społecznej w Kętrzyńskim Ratuszu. Tam panie, które pracują, zapoznają się wstępnie z Państwa pomysłem, przygotowują ścieżkę takiego wsparcia, czy to w zakresie godzin doradczych, czy szkoleniowych. Wtedy już doradcy spotykają się z Państwem, oceniają pod względem ryzyka finansowego takie działania i przygotowujemy dalej do rozpoczęcia tej działalności gospodarczej, tej, którą Państwo, w tej formie, w której Państwo sobie to określą, czy to spółdzielni, czy też organizacji pozarządowej. I na każdym poziomie pomagacie? Tak, na każdym poziomie, zarówno w ramach doradztwa, później szkolenia, jeżeli takie szkolenia będą niezbędne, zazwyczaj one są niezbędne, żeby dowiedzieć się, jakie przynajmniej podstawowych informacji, jak taką działalność gospodarczą prowadzić. I teraz chyba najważniejszy punkt dla tych, którzy mają jakieś pomysły. Finanse. Wy nie pobieracie za to żadnych opłat, działacie non-profit, tak? Tak, to nasze działanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. Dysponujemy środkami finansowymi na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w tej formie. Czyli nie dość, że nie weźmiecie pieniędzy, to jeszcze je dacie. To daje Unia Europejska, my je tylko dysponujemy tymi środkami. Natomiast tak, na jedno miejsce pracy są przeznaczone środki do 24 tysięcy. Taka grupa założycielska może pozyskać do 5 takich dotacji. Później może ubiegać się jeszcze o wsparcie pomostowe, czyli taką dotację miesięczną na bieżące działania, z której też można w tym pierwszym okresie finansować też wynagrodzenia. Przez 6 miesięcy to jest w wysokości najniższej krajowej. Później można się ubiegać o kolejne przedłużone wsparcie przez kolejne 6 miesięcy. Ono jest stosunkowo mniejsze, bo powinien to być taki zakres motywujący do podjęcia działań. Wszyscy od dawna wiemy, że można ubiegać o środki również z Unii Europejskiej w Urzędzie Pracy na rozkręcenie własnego biznesu. Czym się różnicie? W Urzędzie Pracy są zarówno środki z Unii Europejskiej, jak też z Funduszu Pracy.
Różnimy się tym, że jak gdyby pomagamy na każdym etapie przystępowania, rozpoczynania tej działalności. Nasza ta dotacja, którą przekazujemy, jest wyższa od środków, którymi dysponuje Urząd Pracy. Poza tym, to o czym wspominałem, dysponujemy jeszcze tym wsparciem pomostowym, które można pozyskać w pierwszym okresie działalności. Środki z Urzędu Pracy są obwarunkowane tym, że należy utrzymać tę działalność przez bodajże 12 miesięcy, żeby nie należało ich zwracać. Jak to jest u Was? Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku taką działalność należy utrzymać, ponieważ później te środki wtedy są niekwalifikowalne, należy je zwrócić z odsetkami. Ta działalność jest monitorowana, my wspieramy też jeszcze na tym etapie już rozpoczęcie działalności i też prowadzenie działalności. Nasi doradcy spotykają się z osobami, monitorują te działania, poprawność wydatkowania tych środków. Także rzeczywiście tutaj należy zwracać uwagę na to, żeby ten minimum rok, no ale zakładamy, że to nie jest rok, tylko ktoś, kto ma pomysł i chce współpracować z grupą osób, założyć działalność gospodarczą, to przewiduje rozwój tej działalności, a nie zamknięcie jej po roku. Teraz już po paru minutach rozmowy ta nazwa inkubator nabiera znaczenia. Otaczacie doskonałą opieką, nie tylko na starcie, ale i też przez cały czas tak naprawdę rozwijania tej swojej działalności gospodarczej tak naprawdę. Staramy się, żeby ta opieka i doradztwo było zapewnione przez cały okres. My realizujemy to w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który jest akredytowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obowiązują nas standardy i chcemy je dobrze realizować i spełniać te działania. A teraz tak z drugiej strony działacie już, powiedział Pan, od 2013 roku w ramach tego projektu w Kętrzynie. I powiat mrągowski, jeszcze rozumiem, Mrągowo tutaj podlega pod Państwa. I teraz moje pytanie, czy kętrzynianie są kreatywni, czy przychodzą do Was, czy mają pomysły? Czy tak, działamy w ramach tego ośrodka wsparcia rzeczywiście w Kętrzynie, Mrągowie, w powiecie kętrzyńskim, powiecie mrągowskim, bartoszyckim, lidzbarskim, olsztyńskim, mieście Olsztynie. Także to jest dosyć duży obszar. Rzeczywiście kętrzynianie są przedsiębiorczy, zwłaszcza młodzi ludzie, bo my mówimy tutaj o dwóch spółdzielniach, ale powstały też organizacje pozarządowe, które prowadzą do tej pory działalność w tym powiecie. Także rzeczywiście pewnie odbiór tego, wiedza jeszcze o takiej możliwości otwierania działalności gospodarczej jest mniejsza, no ale staramy się dotrzeć do dużej grupy odbiorców. Teraz wiedza właśnie została przekazana widzom kętrzyńskiej telewizji kablowej, a nuż ktoś zechce się z Wami skontaktować. Gdzie może znaleźć więcej informacji na temat Waszej działalności, co oferujecie, kogo wspieracie? Czy gdzie można przyjść do Was i spotkać się, porozmawiać? Chyba najłatwiej zapraszamy do Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w ratuszu na ostatnim piętrze i tam na pewno wszelkie informacje zostaną udzielone. Zapraszamy też na strony internetowe wamakop.pl, także wszystkie informacje tam są zawarte. Czyli ratusz, najwyższe piętro, codziennie od poniedziałku do piątku można przychodzić, dowiadywać się. Pieniądze są, trzeba tylko chcieć tak naprawdę i pomoc również Wasza jest. Trzeba tylko mieć pomysł na rozpoczęcie tej działalności. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że mieszkańcy Kętrzyna skorzystają z tej oferty, jaką macie dla nas. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Zapraszam. We'll be right back.
kręci, to mnie kręci. Yeah.
Rozpaczy odcina coś.
Jak mało pożyczę, na co pójść do.